Cześć, witam w kolejnym poradniku z serii sieci komputerowych. Dziś pokażę, jak możemy odzyskać hasło do naszej sieci bezprzewodowej. Załóżmy taki przykład. Chcemy połączyć nowe urządzenie do naszej sieci, czy to telefon, bądź jakiś telewizor, konsola. I zawsze mieliśmy w naszym komputerze, czy to stacjonarnym, bądź przenośnym, z dostępem do sieci bezprzewodowej. Wprowadziliśmy pierwszy raz nasze hasło do logowania do sieci, ustawiliśmy automatyczne łączenie przy każdym logowaniu do systemu i z biegiem czasu zdarza się tak, że te hasło po prostu nam wypadnie z głowy, zapomnimy je, a właśnie przychodzą takie przypadki, dodajemy nowe urządzenie do sieci i tu ząk, nie znamy hasła. Dziś pokażę szybki sposób, jak to hasło można sobie przypomnieć z narzędzi z Windowsem, a więc zapraszam. Ok, jestem już tutaj przed swoim komputerem. I dzisiaj pokażę właśnie, jak można przypomnieć sobie hasło do naszej sieci bezprzewodowej, z którą jest podłączony nasz komputer. Tutaj będzie mój laptop. I na przykład taki przykład. Chcemy podłączyć nowy nasz telefon, naszego smartfona do naszej obecnej sieci bezprzewodowej. I tutaj mamy problem, zapomnieliśmy hasła do naszej sieci. Oczywiście tak się zdarza właśnie w takich sytuacjach, gdy mamy nasz komputer przenośny i on jest podłączony z naszą siecią w tryb automatycznego łączenia, więc to się może zdarzyć, bo komputer po prostu nas przy każdym starcie automatycznie łączy z siecią, zapomnieliśmy to hasło. I właśnie gdy chcemy jakoś dodać nowy sprzęt, są takie problemy. Kiedyś pokazywałem poradnik, jak można właśnie odzyskać hasło za pomocą konsoli wiersza poleceń oraz różnych aplikacji. Dziś pokażę, jak to zrobić po prostu z narzędziami Windowsa. A więc przejdźmy sobie do menu Start, wpiszmy tutaj panel sterowania, centrum sieci i udostępniania, nasza sieć Wi-Fi mamy tutaj. Tutaj bierzemy teraz zakładkę właściwości sieci bezprzewodowej, zakładka zabezpieczenia i jak widzicie tutaj mamy hasło. Gdy klikniecie pokaż znaki, wasze hasło się tutaj ukaże i będziecie mogli je znów sobie przypomnieć i połączyć na przykład nasz nowy telefon, czy to jakiś telewizor, konsolę i tak dalej, i tak dalej. I ok, w ten sposób dobiliśmy do końca poradnika. Poradnik szybki, a bardzo przydatny i uwierzcie mi, gdy będziecie mieli problem ze swoim właśnie takim przypadkiem jak tutaj, czyli zapomnimy hasło, gdy dajemy nowe urządzenie do sieci, ten poradnik myślę, że wam pomoże i będziecie mieli łatwiej sobie przypomnieć hasło do waszej sieci Wi-Fi. A więc ja dzisiaj z wami żegnam, jeżeli taki poradnik się podobał, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał i widzimy się z nowymi filmami o komputerach już niebawem. Cześć, hej!